Witam was wszystkich, moi kochani widzowie, z tej strony Mr. Zupa.pl i witam was w nowym odcinku, zagrajmy w... Witam was w nowym odcinku koncernie widać FTL Faster Than Light. W FTL-u dawno nie powiedziałem zagrajmy w... Nie wiem co mi się stało, żem teraz wystrzelił z tym zagrajmy w... No i w ostatnim odcinku nadblokowaliśmy pełno stafu. Odblokowaliśmy Type B, Nissona. Bardziej mi by pasowało, gdyby było podwójne S. Nissan. I w ogóle tam nie ma N. W ogóle kompletnie to źle wymawiam. To jest Nissos. Ale Nissan byłby fajniejszy. Co my jeszcze odblokowaliśmy? Odblokowaliśmy Man of War. Tutaj Slug Cruiser. Mam tutaj Emma, Oma, Anti-Biobeam, Bridge 1 oraz Dual Lasers oraz The Adjudicator. Nie wiem, jak mam to wymówić. W którym mamy trzech Zoltanów, Halbert Beam oraz Leto. Ciekawe, jakie oni mają ten... achievy. Dojść do piątego sektora bez ulepszania reaktora, to byłoby ciężkie. A można się w to pobawić dalej. With the Zoltan Cruiser have... O nie, to jest masakryczne. Have 29 power in systems at the same time. To jest achievement na bardzo długą grę. Prawie że aż do samego końca, a to... Destroy a ship before it gets through the Zoltan's shield. To jest do zrobienia. Wydaje mi się, że pobawimy się troszkę w zbieranie achievów znowu. Ale z Zoltanami. Bo jakie mają ten slugi? While using the Slug Cruiser, kill three enemy crew members with one shot from the anti-biobeam. To jest coś, co by trzeba było zrobić bardzo wcześnie, pierwszy, drugi sektor. Jump to 30 Nebula locations before Sector 8. To jest do zrobienia, tym bardziej, że ja uwielbiam Nebulę i lubię po niej skakać. Wiele ludzi nienawidzi Nebuli, ale ja uważam, że są dosyć fajne. While using the Slug Cruiser, have vision of every room of the enemy ship without functioning sensors. To bym potrzebował... teleporter? Czy musieli chyba się do niej teleportować? A Nissan, pokaż Nissan, co ty masz fajnego? Dual Lasers oraz Leto. Masz artylerię. Chociaż tyle. To co oni fajnego mają? O, to jest artyleria na drugim poziomie. No, to jest artyleria na drugim poziomie, cała reszta jest tak samo, no i jest Zoltan. No dobra. Nie wiem, kurczę, czym teraz się pobawić w zdobywanie achievów. Zagramy Zoltanami. Nazwiemy jakoś Zoltana. Kurczę, jak on wygląda? Czekajcie. Hide rooms. Boże. Wygląda trochę jak szczypce jakiegoś kraba tutaj. Nie wiem, jak są szczypce po angielsku. Forceps, czy jakoś tak? No, ale nie wiem. Nazwijmy go The Crab. The Green Crab! No. No, niech tak będzie. Mamy krwawego pączka, mamy Dedika i teraz mam The Green Crab. O, jeszcze mam zoltańską tarczę. Czyli jak? Jakie są achievementy? Destroy ship before it gets through the Zoltan shield. Do zrobienia. Oraz manpower get to sector 5 without upgrading your reactor. Dobra, to zgaduję, że będziemy solowali w te dwa achievementy, których teraz przeczytałem. Mamy tylko 5 siły reaktora i mamy dojść do 5 sektora. No. Dosyć ciekawe. Dobra, muszę was powpuszczać do tych pokoi, żeby podładować troszkę was. Musimy to wyłączyć. Masakra. Nie jestem pewien, czy będziemy robili teraz tego z reaktorem, ponieważ ten z reaktorem wygląda na strasznie trudny. Buy free fuel, spoko. Ten z reaktorem jest mega ciężki. Achievement. Aż do 5 sektora bez żadnego ulepszenia. To jest jakaś paranoien. Paranoien! Ignore the station. Kurczę, dajcie mi z czym, żebym mógł powalczyć, a nie! W końcu. Halberdzik. Lubimy halberdzika. Na przykład w ten sposób. Ile? Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery pokoje. Jak najbardziej spoko. Tylko, że musimy to zrobić, zanim się przebiję przez naszą zoltańską tarczę. Oż ty dziadu jeden.
Próbuję uciec. Próbować mogę, ale uciec nie uciekną. Ty, dałoby się aż 5 pokoi zarobić? Wydaje mi się, żeby dało się zrobić aż 5 pokoi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No zobaczymy, jak załadujemy. Kurczę, oni mają pewnie jakiegoś Reaper drona. Nie, on już odskakuje! Błagam cię! I... Jest! Udało się! I od razu mamy achievement. Boże, ale to było szybko. O, akurat w ostatniej chwili ciachnęliśmy. Ale nie zwróciłem uwagi, czy faktycznie uderzyliśmy 5 pokoi. Więc trochę z tego powodu dupa. O mój Boże, jak mantisy zaczną mi się teleportować do mnie, to będę miał przesrane! Już Zoltani nie potrafią się bić. Będziemy musieli jak najszybciej ulepszyć nasze drzwi. Jak najszybciej ulepszyć nasze drzwi będziemy musieli. I będziemy... A, mamy już trochę ulepszone te drzwi. O, bardzo dobrze. Gra rozumie, że Zoltany są dosyć kiepscy w walczaniu. Całe szczęście ten mantis nie ma. Ding, ding, dong. Całe szczęście ten mantis nie ma... teleportera. Ale już i tak nie żyje. Dobra, szyb. Nie mogę tego zrobić. Nie mogę. To ulepszanie czegokolwiek mija się z jakimkolwiek sensem, ponieważ na nic nie będę mógł i tak zrobić. Ja zrobiłem tego achievementa. Bo ja na swoim zapisie takim osobnym, to ja mam to zrobione. Ha! Ale jak ja to zrobiłem, to już nie mam żadnego pojęcia. Okej. Halberdzie, ładuj się. No ten nasz gościu od broni to będzie bardzo długo levelował. Ponieważ Halberd bardzo długo się ładuje. Oczywiście, że nie zaakceptuję twojej. W ogóle tutaj możemy zrobić autofire. No, gdzie ten ogień wyskoczy? Okej. A, jakby to... Tędy? Boże, ale trochę ciężko z tymi airlockami na tym statku. Trochę taki do dupy z miejscach są ustawione. Okej, musimy uciekać. Ładuj mi się! Ładuj mi się! Okej, uciekamy. Akurat zdążyliśmy uciec. Atakuj pirata. Atakuj pirata. A, już mogę zamknąć wszystkie drzwi? Co nie mają? Mają bombę, mają heavy laser. Och. I oczywiście będą nas za każdym razem trafić, ponieważ mamy tylko jeden moc, że tak powiem, reaktora. Znaczy, jedna moc reaktora. Mamy 5 reaktorów, ale mamy tylko jeden na pierwszym poziomie engine. Jest ciężko! Do 5 sektora musiałbym się doczłapać. Ja nie wiem, jak ja mam zrobić to, żeby do 5 sektora się doczłapać. Dobra, mamy dużo skrapów, z którymi nic nie mogę zrobić. Och, nie! Dlaczego masz tego dziada? Nienawidzę cię, gro. Dlaczego on ma tego dziada? Jest opcja taka, iż kupimy autopilota na maksa. I wtedy naszego gościa będziemy mogli zabrać stamtąd. I posłać go gdzieś, żeby... ulepszyć. To znaczy, żeby gdzieś... dać energię i coś lepszego odpalić. Bo na razie jedyna rzecz, na którą mógłbym wydać skrapy, to byłoby kupienie więcej Zoltanów w sklepie. O nie! Och, lepiej będzie tak. Bo jak zniszczę mu tarczę, to będę więcej zadawał obrażeń w następnych pokojach.
O, ma podwójne ajony! I zajonował mi tarczę! O Jezu, jest po nas! Okej, okay, wyłączono nasze bronie. O nie, no nie, 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 nie. Tutaj musi być leto włączone. Będziemy letem atakować. Leto to jest najgorsza broń, która korzysta z rakiet. Oczywiście, że spudłowaliśmy. Musimy letem ich atakować, no. Nie mamy innego wyboru. Fuck my life. Czy ja mam to przyjąć? Nie. Dobra, bronie ma się rozwalone. W tarczę mam teraz. Nie, nadal masz włączone bronie, okej. O mój Boże! Nienawidzę się, gro! No czego mi to robisz? O mój Boże, Leto! Dobra, będzie po nich już. Okej. Okay. Musimy się wziąć za naprawy. Idź mi napraw to... ten tlen. Cholera jasna, no. O, moja... muszę wymienić myszkę, bo moja myszka szwankuje. Podwójnie klika i mnie to irytuje. Ale mógłbym teraz podlewelować mojego gościa od tarczy? Nie wiem, czy asteroid będzie awansowywał. Awansowuje od tarczy. Wydaje mi się, że się tak bawimy. Potrzebujemy każdy rodzaj, że tak powiem, przewagi, jaki możemy mieć. Okej, okay. Idź tutaj. Ty idź tutaj. Chcę poćwiczyć trochę przy silnikach. I spotkamy się, jak wszystkich podleveluję. Zaraz wrócę. Okej. Okay. Załadowaliśmy nasze tarcze na maksa. Zdaje mi się, iż silników, ani też pilotażu nie można ulepszać, jeżeli to są asteroidy, ponieważ nic się nie ulepszyło z tych dwóch rzeczy. No ale cóż, ale ulepszyliśmy nasze tarcze na maksa. Znaczy naszego gościa od tarczy wylevelowaliśmy. O, nie dzięki. I teraz czekajcie, czekajcie. Tarcze ładują nas z powrotem o 29% szybciej. Jest to dosyć znaczące. Okej, do Mantisów na pewno nie idziemy. Do Mantisów na pewno nie idziemy, ponieważ jak się zaczną do nas teleportować, to nas już jest po nas. Musimy jak najszybciej znaleźć jakiegoś nowego członka załogi, jakiegoś przepotężnego nowego członka załogi. A chase them. Nie udało się? Okej. Okay. Wydaje mi się, iż naszego gościa z broni wrzucimy do silników. Jest to aż kolejne 5% szanse na unik. I wydaje mi się, iż z tym będziemy na razie rolować. O mój Boże! To jest to najgorsza rzecz, która mogła nas teraz spotkać, tak? Burza Ajonu. Gdy my mamy tylko 5 cholernych punktów w reaktorze. Najgorsza rzecz, jaka mogła nas spotkać. Miejmy nadzieję, że nasz Halbert się naładuje w miarę szybko. W sumie, to na razie nie potrzebujemy mieć włączonych tarcz. Dlaczego? Ponieważ mamy na razie jeszcze zoltańską tarczę. I jedziemy. O mój Boże, nie trafiliśmy w bronię. Ostatni punkt zielonej tarczy. I po. Dobra, włączamy normalną. O mój Boże, mój tlen robi się niski. Oczywiście, że nie przyjmuję twojej. Okej, okay, dobra. Możemy uruchomić już to, co potrzebujemy do szczęścia. 20 skrapów, aż o, aż 20. O. Co ja mogę tutaj zrobić? No nie wiem, czy mam w ten pilotaż inwestować. O, sklep! Boże, dajcie mi jakiegoś nowego członka załogi. Co macie?
Nic z tych rzeczy nie potrzebuję, no. To jest mega cool, ale to nam się w ogóle nie przyda. To jest jeszcze też mega cool, ale też nam się do niczego nie przyda. Możemy sobie kupić drony. Możemy teleporter kupić, którego nie będziemy używać. No. Jedyną fajną rzeczą byłoby, gdybyśmy mogli kupić sobie cloaking, ale nas na to nie stać. Quest! Patrzcie, nie widziałem, iż tam jest quest. O, sklepu. No, okej. O, jeszcze mi brakuje. Powinienem zdążyć wrócić do tamtego sklepu. Oż, cholerna burza Ajonu, no. I tutaj nawet nie mogę wygodnie poustawiać sobie halberda, tylko trzy pokoje mogę trafiać. Kupiłem sobie boarding drona. Będziemy tym szaleć. Zobaczymy, czy to nam pomoże. Miejmy taką nadzieję, że nam pomoże, no. No przecież wszystko robię po to, żeby nam pomogła. Okej. Chyba zaraz trzeba będzie odpalić. O mój Boże, ale ciężko z tlenem stoimy. Panie, panie, idź do tlenu. Trzeba je odpalić tlen. Zniszcz go! Wyłączył mi tlen na cztery ajony. Nie mam włączonej tarczy. Oh my fucking god. Dobra, Halbert. Halbert, szarżuj. Błagam cię, Halbert, szarżuj. Okej, dobra, gościa nie ma. Musimy się schować w medbayu, żebyśmy to przeżyli. Okej. A włączcie mi ten tlen. Dobra, trzeba iść to naprawić. Silniki nasze. Sil. O mój Boże, nie wiem, jakim cudem ja mam dobiec do piątego sektora. Okej, silniki naprawione. Ty jesteś gościem od tarcz. Ty jesteś gościem od broni. Ty. Tutaj. Już szybko! Szybko, bo musimy stąd wyskoczyć! Dam. O. Okej. Z powrotem do sklepu. Ile to kosztuje? Toż czy energii potrzebuje? Okej, gro. Jesteś bardzo zabawna. Dobra, już tej burzy całej nie ma. Możemy odpalić tlen. Niech się trochę nam podreperuje ten tlen. Ja naleję sobie herbatki. Ogólnie to mamy przesrane. Do piątego sektora ja mam się doczłapać. Jakim cudem ja mam się do piątego sektora doczłapać? Naprawdę, nie. Jakim cudem ja to zrobiłem kiedyś? Dobra, tlen podreperowany. Wystarczająco. Jestem usatysfakcjonowany. Skaczemy dalej. Tutaj. Tutaj skaczemy. Okej. Coś tam się stało, nie wiem co. Znowu nic się nie dzieje. Czy mi się to podoba? No nie. No nie podoba mi się to, no ale. Atakujemy piratów. Nie, oni się do nas przeteleportują. To nie będzie fabulous. To zdecydowanie nie będzie fabulous.
Jakim cudem brakuje ci energii? Przecież mamy dwie wolne, tak? Nie ma moich dronów ulepszonych na trzeci poziom. Dobra, dobra, to czyli musimy się Halbert Beamem bawić. Błagam, nie teleportujcie się do mnie. Nie róbcie mi tego! Okej, na razie się do mnie nie teleportują. Dzięki Bogu. Dzięki Bogu nie teleportują się! Nie dzięki. Och, oczywiście, że teraz się przeteleportowali. Oj, ktoś tutaj ma mniej życia. Bo pewnie oberwał z mojego lasera. Ha, pokonaliśmy go. Ty jesteś od broni. Dobra, ty się tam cofaj. Ty dziadzie kalwaryjski, no! Jak mogłeś mieć tlen zepsuć? Jak? Idź to napraw. Proszę moje drony ulepszyć. Dziękuję. Napraw mi mój tlen. Jak naprawisz mi mój tlen, to wskoczymy do Medbeja. Okej. Wskoczyliśmy do Medbeja wyleczyć tego Johna, czy ja to żona? Muszę przestać tak rymować. Dobra, co my tutaj mamy? Pomóżmy im. Jej! Siema człowiek. Idź do silników. Idź do silników, czytaj, to jest nasze kolejne 5% szansy. Na unik. Okej. Jeżeli przeżyjemy teraz to, co tutaj będzie. A jest tutaj coś? Nic. Dobra. Doszliśmy. O, idziemy do Zoltanów. Mamy trzeci sektor. Musimy przejść trzeci, przejść czwarty. Jesteśmy w piątym, czyli tylko dwa sektory jeszcze musimy przeżyć. Czy nam się to uda? Wątpię. Ale co tam? Potrzebujemy paliwa. Co my tu fajnego mamy? Same fajne rzeczy tu są. A ja kasiurki nie mam. O nie. Znowu wy. Znowu wy. Okej. Zróbmy tak, żeby cztery pokoje uderzyć. Ponieważ chyba w pięć mi się nie da. Nie uda. Chciałem powiedzieć nie uda, chociaż jest pięć. Ja ich pokonać nie mogę, nie mają podwójne tarcze! Będziemy musieli leta używać. Chociaż nie! Będziemy mogli polegać na naszych przyjaciołach asteroidach. Zajebiście. 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 Cudownie. Idź mu pomóż, on się tam zaraz spali. A jego nie atakują asteroidy, bo po co, nie? Okej, jest po nas. Dziękuję bardzo. Ale jest po nas. Idź mu pomóż. Nie! Johnie! John nie żyje. My zaraz też nie będziemy żyli. A, już, ja już tu nic nie mogę zrobić. Przykro mi, ale nic już tu nie mogę zrobić. Zdobyliśmy jednego achievementa, wyłączyli mi moje silniki, czyli nawet nie mogę uciec. Nic nie mogę tutaj zrobić. Hangar. Jeden achievement jest. Przynajmniej jeden. Get to Sector 5 without upgrading your reactor in the Zoltan Cruiser. Boże, jakim cudem. Jakim cudem. No dobra. Następnym razem pobawimy się slagami. A więc do zobaczenia. Bye bye.